Dwa dobre sety przeciwko Impelowi Wrocław zagrały w minioną środę siatkarki KSZO Ostrowiec. To jednak było za mało na aktualnie trzeci zespół Orlen Ligi i komplet punktów pojechał do Wrocławia. Ostatecznie to popularne Impelki zwyciężyły 3-1 w poszczególnych partiach 25-23, 27-29, 25-15 i 25-16. Najlepszą zawodniczką meczu została rozgrywająca zespołu gości Amerykanka Misha Hancock. Myślę, że wszystkie sety pokazały, że to był trudny mecz dla nas. Dzisiaj KSZO zaprezentowało się bardzo fajnie, zmieniło trochę swoją taktykę gry, coś czego wcześniej nie robiło, trochę nas zaskoczyło tym. No ale fajnie, przynajmniej mieliśmy trudniejsze warunki. Cieszy nas bardzo to, że mamy trudniejsze warunki, a i tak mimo tego wygrywamy. To jest dla nas bardzo budujące. Więc to był trudny mecz. Gratuluję przeciwnikowi postawy, bo nawet tak mówię, te dwa ostatnie sety, mimo tego, że wysoko wygrane przez nas, nie do końca tego temu dowodzą, że w całym tym meczu była walka ze strony naszego przeciwnika. No i cieszę się, że wygraliśmy ten mecz za 3 punkty. Mimo porażki, sporo ciepłych słów pod adresem swoich podopiecznych miał także trener Dariusz Parkitny. Na pewno jesteśmy jako zespół z tych dwóch setów generalnie z meczu. No przecież wiadoma sprawa, że to jest medalista mistrzostw Polski. Podeszliśmy tak jak do każdego zespołu, tak samo się przygotowywaliśmy. A najważniejsze, że dziewczyny, no tak można powiedzieć, nie uciekły w szatni i zostały w dobrej grze. No, można mogło być 2-0, a było 1-1 i gra była naprawdę bardzo pozytywna. Trzeci set również dobry, w pewnym momencie trochę się zacięło. Czwarty podobny do tego trzeciego i to nam uciekło. No, tego żałujemy, że traciliśmy po 10 punktów 7-6 w jednym ustawieniu i nie mogliśmy złapać dobrej gry. To było złe w naszym wykonaniu. Duże znaczenie dla końcowego rezultatu miała ławka rezerwowych Impelu. Zmiany dokonane przez trenera Solarewicza szybko przełożyły się na boiskowe wydarzenia. Takiego komfortu nie miał niestety ostrowiecki szkoleniowiec. Zawsze jest tak, że zespół składa się z kilku zawodniczek i trzeba czasami dokonywać zmiany. I tutaj w tym secie tak zastosowaliśmy. To była jedna strona tego meczu moim zdaniem, ale też poprawiliśmy potem grę blokiem i lepiej kontrolowaliśmy przeciwnika zagrywką, więc to co jest naszą silną bronią tutaj zafunkcjonowało w odpowiednim momencie i pozwoliło nam wygrać. Inna siła, generalnie no zespół całkowicie odmienny i ja się cieszę, że mam zespół, który walczy. I w zeszłym roku było podobnie, ale w tym roku zespół walczy, zdobywa punkty, zdobywa sety, walczy bardzo blisko, jest na styku. No wiadomo, że to jest siatkówka i wygrywa ten lepszy, który ma no, dużo większy, można powiedzieć, potencjał. No, my się cieszymy z tego, że nie wymiękamy i zdobywamy te punkty i staramy się grać jak najlepiej. Dziewczyny cały czas idą, można powiedzieć, do przodu. Z gry swoich koleżanek z zespołu zadowolona była libero KSZO, choć do pełni szczęścia jeszcze cały czas troszkę brakuje. Wrocław wiadomo musi, my możemy. Zeszliśmy z tego i właśnie mogliśmy, pokazaliśmy, że stać nas na to, żeby walczyć z zespołem, który teraz drugi w tabeli, jeżeli dobrze pamiętam. No przykro mnie, że jakoś nie możemy pozbierać się już nasz właśnie drugi mecz po tej przerwie. Jakoś tracimy swoje tempo, swoje takie nie wiem, jakieś no swoją grę po prostu i no tylko to mogę powiedzieć, że naprawdę przykro, że nie powalczyliśmy, a mogliśmy. Niestety jest jak jest. Gramy, mamy jeszcze przed sobą dużo meczy, które musimy też skupić się i zacząć pokazywać swoją grę, bo naprawdę mamy dobry zespół i stać nas na to, żeby wygrywać w takich meczach nawet. Po tej serii pojedynków KSZO plasuje się w dalszym ciągu na 11 pozycji w tabeli Orlen Ligi. Kolejny mecz pomarańczowo-czarne zagrają w najbliższą sobotę 7 stycznia w Dąbrowie Górniczej, gdzie podejmowane będą przez drużynę miejscowego MKS-u.